Na spotkanie z tradycją panie z koła gospodyń wiejskich w Pogórzu zaprosiły uczniów klas pierwszych. Motywem przewodnim spotkania łączącego pokolenia była kapusta. Organizujemy co roku taką akcję i uczymy dzieci, pokazujemy im, jak kiedyś się kisiło kapustę. Bo kiedyś w każdym domu kisiło się kapustę. Takie beczki były dębowe i w takich beczkach kisiło się kapustę. Żeby ukisić taką kapustę, trzeba było się do tego przygotować. Najpierw kapustę zbierało się w październiku z pola i później tak za 2 tygodnie ona musiała odleżeć. No i później się zabierano do kiszenia, żeby na święta już była ta kapusta ukiszona. No i żeby to ukisić tę kapustę, trzeba ją było najpierw zeszatkować. I tutaj panie szatkują kapustę. Później osoby, które były do tego przygotowane, musiały mieć odpowiednie stroje, musiały być odpowiednio przygotowane. Na przykład białe koszule były, spodnie, a taka osoba to deptała tę kapustę boso. No i musiała mieć odpowiednio zrobioną toaletę. Stop, zwłaszcza paznokcie poobcinane, wymoczone przed tym. No i ogólnie się zabierano do kiszenia. A kapusta, czy dzieci wiedzą kapusta jak wygląda? Tak, wiecie. No i co z tej kapusty możemy robić? Tak, i co jeszcze? Tak, bigosy, kapuśniaki, pierogi, tak, łazanki. Ogólnie kapusta ma dużo witamin. Przede wszystkim witamina C, witamin z grupy B, witamina K, no i inne jeszcze mikroelementy. Czyli dzieci się mogą i nauczyć coś właśnie i o kapuście dowiedzieć, o tych witaminach i jak to kiedyś bywało. Tak. Kiedyś właśnie tak robiono, że kiszono w domu taką co najmniej. Ja pamiętam, myśmy kisili 100 kilo kapusty i tę kapustę się przez zimę zjadło. Teraz już się nie kisi w tych beczkach, bo już po prostu przeszły do lamusa. Generalnie kisimy teraz w takich kamionkach też. No a myśmy teraz przeszli na taki system, że dzieci kiszą sobie w słoikach i każdy sobie ten słoik zabiera do domu i później ma na surówkę. I te witaminki później sobie zjada. Czyli to wydarzenie to też łączy pokolenia, można powiedzieć. My gospodynie się świetnie integrujemy z młodzieżą. Jest pierwsza klasa. Tak, mieliśmy dwie grupy. Są dwie grupy, akurat 36 dzieci i te dzieci po prostu to są zespołu szkolno-przedszkolnego z Pogórza. Kiszenie